Edytka, chodź, chodź, powiemy, powiemy wam. Słuchajcie, wiecie co? Największe zainteresowanie w ogóle to tak. Statyw nasz ma kijek do nagrywania właśnie i termos teraz. Sobie stoimy tutaj, wiecie co? Tak sobie rozmawiamy, patrzymy tutaj. A pan nas tu z boczku i ogląda. Otwiera termos tutaj w tym, ja mówię, że pusty już jest niestety. Że już wypiliśmy herbatkę, a pan mówi, a to państwo prywatne. Także tutaj naprawdę na zapleczu się dzieje bardzo dużo. No to co? Mamy to. Opłaty, kochani, opłaty i za to nasze stoisko, za ten nasz straganik. Taki, jest... tak jak powiedzieliśmy, docelowy, jakbyśmy chcieli. Tak. Dzisiaj zapłaciliśmy... Witamy was wszystkich bardzo serdecznie z Targu Staroci. W Pszczynie. W Pszczynie, kochani. Już widzieliście malutką rzutkę, jak rozkładamy się tutaj w tej przepięknej Pszczynie. No i zaraz wam pokażemy, jak wygląda nasz kramik, tak, bo jest będziemy naprawdę... Będziemy się chwalić. Będziemy się chwalić, bo jest czym, po pierwsze. Po drugie, mamy stoliki, te nasze upragnione stoliki, o których słyszeliście, że troszeczkę tam przyszły uszkodzone, coś popękane, spękane, ale... Ale są nam potrzebne, więc je zabieramy. Edytka zakryła tym obruskiem i nic nie widać. No ale naprawdę, kochani, rozpakowywanie, pakowanie to jest coś no, przyjemnego już teraz, prawda? No, no i jaka ekspozycja. Dobra, no to tyle z przywitania. Pokazujemy wam, jak to wygląda, ale musi być jeszcze aktualizacja, Edytka. Godzinka. No dobra, szybciutko. Już. 25 po 8. 25 po 8. No to dobrze, odwracam się, pokazuję, jak to wygląda na godzinę 20 po 8, jaka frekwencja, no i co mamy, jak wygląda nasz straganik. Stoimy sobie w takim miejscu tutaj, to najpierw pokażę wam, jak wygląda Pszczyna na 20 po 8. Tutaj mamy tak, tutaj mamy super sąsiadów. W ogóle zawsze mamy super sąsiadów, tak, prawda? No, elegancko. I zobaczcie, tutaj kościółek, zamek w tle, mgliście jeszcze troszeczkę, ale tak to wygląda. Tutaj pusto, a ja się odwracam, odsuwam, no i zobaczcie, śmiało, śmiało, zobaczcie ten nasz stragan, nasze stoły, jak to teraz wygląda. Proszę, proszę, śmiało, śmiało. Wszyscy się krępują tu przechodzić, ale my tylko pokazujemy, jak wygląda nasz straganik, prawda? W końcu tak jak chcieliśmy. Profesjonalnie. Profesjonalnie, no. Na bogato. Dobrze, to tutaj jest nasza tablica reklamowa, statyw. Upchaliśmy troszeczkę obrazów. No i lecimy po stołach. Zobaczcie, jak to pięknie teraz się prezentuje. Zabraliśmy ze sobą najlepsze, najciekawsze rzeczy, prawda, Edytko? Tak. I zerknijcie, jakie mamy cuda tym razem. Wszystko mamy ocenowane, ometkowane, także też pewnie stopujecie i pewnie też patrzycie, co za ile. No, a czy te aparaty w końcu tych kokosów się dorobią? Tak? Jak wszystko poschodzi, to na pewno. Dobra. No i tutaj zobaczcie sobie skrzyneczki, wszystko pochowaliśmy pod spodem, schludnie, pięknie, czyściutko. No to co? Trzymajcie kciuki. Tak jest. A my zaczynamy pracę. Oczywiście włączymy się o 9:00 oficjalnie otworzyć. Otworzymy, tak. Oczywiście, że tak. I zobaczymy, co się zmieni. Także kciuki. No i do następnego.
druga wrzutka, ale tak szybciutko, bo zazwyczaj to oficjalnie otwieramy Targ Staroci troszeczkę po 9:00, a teraz chcieliśmy zdążyć, żeby było przed, chociaż, no i o, stoimy tutaj, nie wiem, czy widzicie, czy nie? Tak, na pewno widać. Powiedzcie, że widzicie. Jest 9:00, zaczynają dzwony bić tutaj, także oficjalnie Targ Staroci w Pszczynie. Otwieramy, stoimy na środeczku rynku. I chodźcie, odwracajcie się razem z nami, zobaczcie, jak to wygląda. O, tak. Tutaj no, jest nawet sporo. Nawet jest sporo jeszcze miejsca. Można się rozstawiać, ale im cieplej, tym z miejscem będzie coraz to ciężej. Tak, trudniej. No, także kochani, witamy Was raz jeszcze oficjalnie już teraz. No i handlujemy. A jeżeli chodzi o handel, to co sprzedaliśmy? Gazetnik. Ten gazetnik taki, wiecie, ten mosiężny taki, stąd to obity. Superancko. No nie, piątka była zbita. No tak, no ale to... Ale wiadomo, prawda? Super. Targować się trzeba, zwłaszcza na Targu Staroci. Dobra, no to teraz już skakujcie na statyw i zobaczcie, co się dzieje u nas na tym fantastycznym kramiku. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Właśnie a propos wyceny, gdzie jest cena. A to było. Bo... A, ale no właśnie. A to jest A to procenty doliczone? Doliczone. Dobra jest. Dobra, nie ma sprawy. O, biją dzwony, czyli godzina za 15, 10 jest? Tak. Za 15, 10. Kochani, dostaliśmy ciasteczko od sąsiada, bardzo dziękujemy. Pyszne, pyszne. Żona zrobiła, przepyszne, wyglądały jak te pierogi, jak pierogi. A w środku powidła. No super. Coś fantastycznego. Także dziękujemy sąsiedzie, dziękujemy. Pozdrawiamy żonę. Cudne wypieki. Pycha. A my jak zwykle. Obiadamy się, słuchajcie, nic nie sprzedajemy, tylko się obiadamy, plotkujemy i tyle, o. No jak nic się nie dzieje, takie no to takie Targi co? Staroci. Nic się nie dzieje. Narzekaliśmy, a nie powiem, bo nie będzie niespodzianki. Nie. Bo nie będzie niespodzianki, ale chodź Gorytka, chodź, tak na ucho. Byliśmy w jednym miejscu, zobaczycie filmik z tego Targu Staroci później troszeczkę. Po Pszczynie, ale byliśmy i narzekaliśmy tam, że słabo nam idzie. A tutaj? Masakra na razie. Także nie narzekamy, kochani, już. Nie narzekamy. Nie ma co. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Zobaczymy. No to teraz trzymamy kciuki. Dzisiaj siedzimy długo. W Pszczynie możemy długo. Prawda? Wczoraj też mogliśmy długo. Nie, wczoraj to nie. No. Wczoraj nie. Ale nie zdradzę, Jedytka. Co wczoraj, co? Cichutko. To się nagrywa? No. Słoneczko tak troszeczkę wychodzi. Bardzo fajnie. Musisz tak, wiesz, przetrzeć trochę te... Chmurki. Żeby tak można było... I słoneczko by pięknie nam świeciło tutaj. No fajnie, cieplutko by było, nie? Mhm. No widzisz, jest słoneczko, już uśmiech się pojawił na twarzy. Spokojnie. Pewnie, będzie będą dobrze. Klienci. Spokojnie. Cierpliwości, Rybko. Chyba 130 zł. No to potarguje się pan. Nie wie pan, bo ja pokupiłem. Rozumiem. No, czasem to warto rozejrzeć się, przejść całość i dopiero, nie? Potem, tak jest. Hejo! Oj. No chwilkę mnie nie było, sprzedałaś coś? Coś tam latało, jakiś worek foliowy. Widziałam, no właśnie. No, także... Także nie będzie źle, Edytko. Coś słodkiego zjedliśmy, herbatki się napiliśmy. Tak jest, bułeczka zjedzona. Ze znajomymi się przywitaliśmy, pożartowaliśmy.
A teraz, no w końcu, zabierzmy się za do robotę. Pracy. No to gorąca herbatka. Na drugą nóżkę. Gorąca herbata. U nas nic się nie dzieje, kochani. Jak żeśmy się pochwalili sprzedażą tego gazetnika, tak stanęło. Ale to była, która to była? Dziewiąta? No to była dziewiąta. No. A teraz mamy którą? A mamy którą? No trzymaj. Właśnie, szybciutko. Aktualizację od razu zrobimy. 25 po 10. 20 po 10, także... Uuu. Półtorej godzinki stoimy i się gibamy. No. Kochani, ale mieliśmy fantastycznych gości, mieliśmy fantastyczną rodzinę. Tak, z Rydutów. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hejo, hejo! No, mówili, że przy kawce aparatów oglądają, tak. I codziennie hejo, hejo. U nich jest dom, także bardzo nam miło. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękujemy za odwiedziny, za chwilkę pogaduch, bo to oczywiście towarzysko zawsze fantastycznie. Pewnie. Targi staroci są cudowne dla nas. No a jeżeli chodzi o sprzedaż, no to wiecie jak to jest. Różnie to bywa, no. Raz sieje mięso, raz warzywa. Zobaczymy. Także... Będzie dobrze. Gorącą herbatkę popijamy. No i cóż, cały czas trzymajcie kciuki, żeby nam poszło jakoś w tej pszczynie. Proszę zapisać. No zapisuj, zapisuj. Kochani, zmieściłem się w czasie mojej sprzedaży. Znowu z Edytką gramy w zabawę. Każdy ma 5 minut na to, żeby coś sprzedać. No, moje 5 minut teraz się kończy dopiero, więc jeszcze może coś sprzedam przez ten czas. Jeszcze minuta mi została. Także... O, nie będzie zabawy, 120 zł. No, 5 minut. 5 minut daje, no. 5 minut ma. No, taki mamy czasami sobie challenge robimy, że jak się nic nie dzieje, nie? No to dajemy sobie 5 minut, ktoś musi coś sprzedać przez 5 minut, a jak nie to... Kara. Bez obiadu, bez obiadu. No, także coś się może zacznie dziać w końcu, jak zaczniemy się bawić z Edytką, prawda? Tak, nie będziemy się skupiać na sprzedaży, tylko na no zabawie. No właśnie, na zabawie. Tak? Mamy bułki. Nie, nie słoneczko. Nie, mamy. A co będziemy rwać? No to przyjdź, to zobaczymy. Nie masz smalcu? To nie szkodzi. Tak, na sucho porwiemy go. No gdzieś, Haniu, gdzie jest piekarnia, gdzie ty idziesz po chlebek? Czyli w tę uliczkę, tak? W tę uliczkę, tak jak ten. Widzi pan? Dobrze. My też się dowiedzieliśmy. Dobrze, że tak trochę posłuchać dookoła, co się dzieje. No właśnie, tak, bo jest wszystko pozamykane. No i jakieś restauracji, prawda? Mm-hmm. Jakichś takich rzeczy. To możemy zjeść wafelka. Tak to mnie przetrzymał, tak, że taką miałam ochotę. Także bardzo proszę. No, jeden wafelek. Ale spokojnie, cierpliwości. Nie, że to ja się obżeram. Zobaczycie na następnym Targu Staroci. Kto się obżerał wafelkami i kto wszystkie wafelki zjadł. Ale nie będę spoilerował, zobaczycie jak to w tym. No i zobaczymy, kto wafelki wcinał wszystkie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, wszystko zobaczymy innego dnia. No o to chodzi. Dobrze, czyli nagroda jest, sprzedaliśmy coś, musimy tak się nagradzać chyba. To będzie też motywacja. No dokładnie. Nawołujesz w ogóle? Edytka, nie nawołuje do zakupów w ogóle. Jak to nie? Nawołuje. Nie nawołujesz. Kogo nawołujesz? Halo, halo! Zapraszam! Ale to jest kłamczuch. Ale to jest kłamczuch. Nie, tutaj? Nie, nie, tutaj od sąsiada. Sąsiada? Panie sąsiedzie, chyba stówka. No. Chyba, że przy dwóch to 90. Tutaj ma pani cenę pod spodem. Nie? Bardzo fajne. No. Można sobie zobaczyć. Zerknąć. Jedna albo taka, albo o. Taka. Tak. Tak, tak. No. Nie ma sprawy. Naradzić się, jak coś zapraszamy. Pomocniku. Sąsiad by odpalił na pewno dychę. Za pomoc. Dobrze mówiłem ceny? Za sprzedaż. Stówka i za dwie po 90. Tak. Elegancko. A za cztery po 80. Po 80. No już nie ma. Dzień dobry, no gdzie to tak się chodzi? No i co teraz? Zaskoczenie. Męża już dwa razy widziałem. No. No. No?
Myśmy cię przywitali. A my już jesteśmy po kawce, po wózeczce, czy co tam. No. No ale jest co chodzić, jest gdzie chodzić, no to wiadomo, nie? Tu kurczę można. No, bo tak. Każdy patrzy, podała dopiero, a to... Po 30 zł, kryształowy komplecik, po 5 sztuk. Targować się. No, a tak fajnie, bo tu czasami słoneczko i też się przebije. To przedwojenne są. 120 zł za te komplet. Wieczorem to było masakra. A wy macie... No, bo mi się Śląska. Czas kończy z tą sprzedażą. Targować się. No masz jeszcze chyba 3 minuty. Twój czas się kończy. A nie wiem, tam dla pana z tyłu jest. No, także czas twój leci, Edytka. No nie mów, że ty coś byś sprzedała. No, to by było... To byśmy chyba tej klepsydry nie sprzedawali. Tą klepsydrę byśmy zostawili sobie. Nie? Na szczęście. Na szczęście, bo gdyby do tak zabawy. Było... Do zabawy. Nie? Tak by było może. Nie ma pan obydwu, kto... Nie. Nie. No. Tam jest jakaś mapa z tyłu, nie? Skarbów. No, skarbów. Są mapy, tak. Tylko jak pan znajdzie skarb, to wiadomo. Do podziału. 50-50. O. No. Może ja będę miał jak coś. To będę pamiętał. To pierwszy tom. Wiem. No i sprzedałaś, no. Twój czas. No nie trzymam. O, jeszcze bez reszty będzie cała stuwa. No to pięknie. Rotory 250 zł komplet. Dobrze. To będziemy w kontakcie. Dziękuję serdecznie. Proszę. Super, no, dziękuję. Udało się Edytce. Pokażę wam. Zmieściłam się w czasie. Zobaczcie. No nie wytrzymam. A to zaprzyjaźnieni państwo, to o. Zlitowali się nad Edytką po prostu. Dziękuję ślicznie. To następnym razem jakieś gratisy. Już jest. Tak? Ale zawsze coś. Zawsze coś tak. Tak, bardzo, bardzo nam miło, naprawdę. To teraz będziemy się widzieć w Tychach. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No, będziemy do Donice Osłonki, to będziemy tak. Ogrodowe. Na Tychach już będą. Chyba. Ej, mogę mieć do was prośbę? Tak, no. Co tam? Pierwsza lampę fajną. Fajną. Chcę się mi z nią chodzić. Mogę tu gdzieś na chwilę ją skitrać? Dobra, oczywiście. Poczekaj. Parking 5 zł, tak? Ile? Ile mamy parking, Korytka? Tylko, no. Ktoś, będziemy się rozliczać później. Dobra. Dobra. Może sprzedamy. Na razie. A taki żrandol to ma kto? Kuchni? Pani Ania. No. Tak. No to dobrze. No udało ci się sprzedać. No dobrze. Przed czasem. Ale tak lepszy. Masz jeszcze jakąś książkę? Robi robotę. Książek mam trochę jeszcze. No to dawaj tam wyciągniemy. A ten wazonik w jakiej cenie ma pan? Okej. Okay. To co, przejdziecie się razem ze mną? Zobaczymy, co tam się dzieje na innych straganikach. Zostawiłam Mariusza, więc niech on sobie tam radzi, niech sprzedaje. A ja tak mniej więcej wam jeszcze tak rzucę okiem. Jakie piękności są. Na targu staroci pszczynie. Hejo! Dzień dobry. Witam. Jak tam zdrówko? Wszystko dobrze? Też wszystko dobrze. Coś się kręci?
Nie za bardzo. Nie za bardzo? Nie za bardzo. No, ale nie szkodzi. No, na pewno będzie dobrze. Trzymam kciuki. Żeby tak leży. Pewnie, że tak. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ale zobaczcie, słoneczko wyszło. Pogoda się zrobiła super. A ja zaraz Mariusza spróbuję podejrzeć, czy on coś tam handluje, czy nie. Zaraz go wezmę z zaskoczenia. Tylko po 5. No, no chyba ktoś tam jest. Aj, za bardzo chyba ucztowałem. Też ucztowali, został jeden tylko. Co tam się dzieje? No to akurat może by przypasowało. Jak ten to... 30 zł te 5 sztuk, no tutaj po, no po 25 jak coś, jak pan będzie zainteresowany, to dwoma kompletami to po 25. Mhm. Tak się właśnie porobiło, że mam właśnie po 5 i wszystkich, widzi pan? Ja nie wiem, jakbym, tak. Ja nie wiem, jak to się stanęło, ale wie pan jak to jest. Potem się nie wie w ogóle już za dużo. Po 25, po 25 komplety, jak państwo wezmą ten, to państwu dam. Czy te z tymi? Mi się podobają te baryłeczki. Mhm. To przesuń sobie, Mariusz, tą klepsydrę. Dobra. Przesuń sobie klepsydrę. Jak to zabrać? Coś zawinę panu. Zapłacimy, zostawię to. Dobra. Dobra. Czyli dobra. Coś mamy. A ja zaraz tu super. Wezmę, tak. No i dobrze. No powiedz, że coś się ruszyło. No powiedz, że coś się ruszyło. Słoneczko wyszło. Tak. Trochę nam się humory poprawiły, bo coś się ruszyło. Tak jest. Sprzedaliśmy troszkę kieliszków kryształowych. Bardzo fajnie. Także elegancko. Jest dobrze. Klepsydra działa. Jak coś sprzedamy, to znaczy, że to był mój czas. Jak nie, no to robię. Akurat, wiadomo. Akurat. Mówisz, poprzesuwasz, to będzie lepiej. To znaczy, wiesz co, chciałbym wyeksponować. Tutaj mamy cały komplet. W jakiej cenie mamy te w ogóle bulionówki, Rytko? No na którejś bulionówce była cena. No właśnie. To ja już nurkuję i patrzymy. Dobrze. To pani da mi tutaj. To pani mi da, ja to pani zostawię. O, tutaj o, na stoliczku. Dobra. Rozumiem. No to trzymam. No to super. To trzymam. O, Rajusiu, Edytko, mamy 32 komentarze pod postem. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za waszą aktywność pod postem. No i czytamy chociaż kilka, słuchajcie, no nie odpowiadamy, ale przeczytamy chociaż może, nie? Natalia, pozdrawiam i czekam na relację. Kokosy. O to chodzi. Pozdrawiamy. No, nie wiem, kiedy my tych kokosów się dorobimy, ale cierpliwości, cierpliwości. Walizkę sprzedałeś, nie ma teraz gdzie pakować. Tak, Bogusia pisze, słoneczka i wielu, wielu kupujących. Dziękujemy, Bogusiu. Tutaj mamy Ramona. Siły, jeszcze raz siły i wytrwałości w tej bezinteresownej pracy. Dziękujemy serdecznie. Ela nasza. Niech to będzie piękny dzień pod każdym względem. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Elu. Elu, pozdrawiamy. Buziaczki. Wszystkich was pozdrawiamy, ściskamy. Mam nadzieję, że wasza niedziela też jest taka fajna, pozytywna. Odpoczywacie, relaksujecie się przed ciężkim tygodniem pracy pewnie. No, Anetka wczoraj była, słuchajcie, ta Anetka z Hiszpanii wczoraj była na śniegu. My mamy tam sporo śniegu. Tak? Pozjeżdżali sobie, pobawili się, także super, bardzo się cieszę. No. Trochę zabawy też jest potrzebne. Wioletta, udanego dnia. Życzę, aby ten dzień był słoneczny i ciepły. Dziękujemy, Wiolu. Dzięki. No naprawdę, kochani, coś niesamowitego. Dobrego utargu i pogody. Edytka życzy. Super. Super.
Stoisko prezentuje się pięknie. Krzysztof, dzięki. Pozdrawiamy Gliwice. Dobra, no to na tyle, jeżeli chodzi o komentarze pod postem. Zabieramy się do roboty. Tak jest. Ale na pewno potrzebuję Anuszka. Mm-hmm. To jest na 100%. Tak, no to właśnie. No, tak, tak. Z tych dwóch, nie, no muszę nie? się po prostu zdobyć troszeczkę więcej informacji, żebym to mogła dokładnie zapasować. I, tak, tak. Potem, bo tam wzór jak będzie trochę inny, to wie Pani, nigdy szlif nie będzie taki sam, więc to jest już inna bajka. No, ale tak jak Pani mówi, żeby właśnie był rozstaw, żeby była tak, wielkość. Tak, żeby było tak dopasowane. Ale właśnie prawda? W tym stylu potrzebuję. Mm-hmm. W tym stylu. Tylko nie wiem, czy te moje nie są właśnie... Że wyższe? Nie, Ewa, nie, no. Nie chcę Pani mierzyć. Nie dobra. Chcesz po prostu. To w ogóle zupełnie zapomniałam, że coś potrzebuję, bo się nie przygotowałam. O. Kochani, zrobimy aktualizację. Mariusza akurat teraz nie ma. Dochodzi 15 po 12. U nas piękne słoneczko. Cały czas się ludzie kręcą, zaglądają. Miejmy nadzieję, że będą też również kupować. Mariusz poszedł na ploty. Posprawdzać sobie. A tu nigdzie cię nie poszedł, ma. Nigdzie nie poszedł. Co ty? No, a to Mariusz, no. Ja cały czas tutaj handluję. A, cały jasne, czas jestem. Tak, tak, tak. Poszedłeś na ploty, zobaczyć co tam się dzieje, tak? Handlowałeś coś, jak mnie nie było? Nie. Do poprawy, do poprawy. Dobra, poprawię się. Witka, chodź, chodź, powiemy wam, słuchajcie, wiecie co, największe zainteresowanie w ogóle to tak, statyw nasz ma, kijek do nagrywania właśnie i termos teraz, sobie stoimy tutaj, wiecie co, tak sobie rozmawiamy, patrzymy tutaj. A pan nas tu z boczku i ogląda. Otwiera termos tutaj w tym, ja mówię, że pusty już jest niestety, że już wypiliśmy herbatkę, a pan mówi, a to państwo prywatne. Także tutaj naprawdę na zapleczu się dzieje bardzo dużo. Tak. Już mamy sparowane znowu. Masz? No, tak? Coś tak się... No to może się już rozładowały się, wiesz? No. Ale ten powerbank też ratuje nam tyłki. No to dobra, to ja cię zostawię tutaj z tym, a zerknę jeszcze sobie tylko na dół. O, nie wiem jak ty, ale ja czuję jakiś obiadek. Coś smażonego. Nie wiem, jeszcze nic nie czuję. Nie czujesz nic? Albo ta pora po prostu. No, albo. Obiadowa już mnie tak bierze zmysły na... jedzenie. Na coś dobrego. Na coś dobrego. Dzisiaj zupka. Rozgrzewająca. Zupka. I zdrowa, smaczna. Kalafiorowa. Słoneczko, Edytko. Opalaj się. Opalaj się. Jeszcze jest słoneczko, jeszcze jest w porządku. Tak jest. No, pod tym względem to fajnie. Nie? Pod tym względem super, a tak to. Może ja przycupnę? No możesz sobie, wyciągnij to i możesz sobie tam. Nie no, nie wiadomo co tam jest. Wiesz, to się coś potrzaska i co? No może być tak. Ale Edytko, ty dla mnie jesteś najcenniejsza. No, widzisz i... Ha. Ty się nagrywa? To przypadek? Się nagrywa? No właśnie. Włączasz i nagrywasz, jak mówisz coś miłego do mnie. O nie, nie, nie. Ja cały czas mówię miłe rzeczy do ciebie. No wiem, wiem. To może zróbmy aktualizację? Aktualizację? Chcecie aktualizację? No nie robimy aktualizacji, bo znowu siadło. Kochani, no za to, pięć pierwsza. Za pięć pierwsza. Dzisiaj przyniesiedzimy do upadłego. Do 17. Dokąd nas nie wygonią. Do 18. No, ale jeszcze nie było opłat. No właśnie, no. A propos, jeszcze nie było opłat, więc ale zobaczymy. Ale niektórzy się już zbierają. No to cwaniaki, nie? My zostajemy
i zobaczymy, ile za te dwa stoły. No właśnie, nawet z ciekawości, prawda? To będzie ile ma 180 i 180, 360 w długość. No zobaczymy, ile zapłacimy za ten teraz, nasz kramik. Za ten nasz kramik, mhm. Bo docelowo tak byśmy chcieli, żeby on wyglądał, nie? Dwa stoły. Tak, tak. I coś na dole może, jakiś obraz, dwa, trzy. Wiadomo. No, ale coś takiego. Więc będziemy teraz już też świadomi, ile będziemy płacić w Pszczynie za te nasze stoisko. No to co? Mamy to. Opłaty, kochani. Opłaty i za to nasze stoisko, za ten nasz straganik. Taki, jest... tak jak powiedzieliśmy, docelowy, jakbyśmy chcieli. Tak. Dzisiaj zapłaciliśmy 28 zł. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Dziękujemy. No, nawet fajnie. Mm. Nawet fajnie wyszło. Ale także... pani dzisiaj nie mierzyła. Nie było miarki, nie. Ale super randko. 28 zł, no wiadomo, no, każda opłata boli, natomiast no fajnie, że za ten kawałeczek, prawda? Podłogi 28 zł wyszło. No jak już robimy taką malutką aktualizację, to która jest godzina, Edytka? Już. No. Oj, gdzie jest mój zegarek? Szybciutko. 5 po pierwszej. 5 po pierwszej, niektórzy już się zwijają. A my jak zawsze, do końca. Pszczyna jest o tyle fajna, że można tutaj być do godziny 16, do 17. No. Już. Idziemy się pożegnać. Pa. Idziemy się pożegnać, kochani. No. I jesteśmy w końcu. Teraz nie ma co uciekać. Nie ma co nic wiedzieć. Tak jest. Dawno nie sprzedaliśmy. Co ostatnio sprzedaliśmy? Co ostatnio sprzedaż była? No, włączamy to, sklep sydry. A właśnie. Podoba mi się. Tak? To proszę. No, jak pani odwróci. Tak, 5 minut. No, teraz... To jest 5 minut, no pani, na zastanowienie. Nie, ona jest. Odbierze 5 minut. 5 minut jest. Czas, tak. Fajna. Zawsze tak. To się... jest miesiąc, czy nie? Tak. Zawsze się droczymy właśnie, że kto ma 5 minut i w tym czasie musi coś sprzedać. No. Maseliczki? Nie mamy żadnej maseliczki. Wykupione maseliczki. Ale maseliczek nie mamy. Ktoś się pytał o maseliczki. Mieliśmy taką fajną, taką szkołę. Łapka, no piękna maseliczka. O, w kwiaty, ojej. Właśnie ręcznie malowana, tak. Słuchamy czego, patrz te akwarystyra ładnie. Mamy cały komplet. 6 sztuk, tylko że nie zmieściły nam się. Wystawiliśmy tylko jedną. Już bardzo panu mówię. 60 dla pana. Tak. Nie ma sprawy. A czy my dzisiaj przypadkiem na tych filmikach to ciągle nie wcinamy? No, stop jemy. Bo zawsze włączasz, jak odpakowujemy jedzonko. Jak nie bułka, to wafelek. Jak nie wafelek, to dostajemy od sąsiadów dobre ciasteczko. Jak nie ciasteczko, to znowu herbatkę na drugą nóżkę. Nie ma się, nie obrady. Dobra, aż tu jadę. Jak było na ziemi, to było widać, że coś schodzi. A tutaj nic? Nic, naprawdę. Jak tam coś stoi, to... Czyli nic nie sprzedajemy.
wygląda. Tak ten handel wygląda. Można sprzedać wszystko, można nie sprzedać nic. Siedzimy sobie na ławeczce, kochani, no i robimy podsumowanie tego targu staroci w Pszczynie. Takie szybciutkie, króciutkie, bo zostało nam naprawdę kilka procent baterii. Tak, szybko nam się rozładowuje. Powerbank nam poszedł, no rozładowuje się szybciutko telefon. Raz, że z zimna, dwa, te mikrofony też czerpią. Baterie więcej. Właśnie z telefonu. Także mam nadzieję, że nas będzie słychać. Tak, no i że wytrzyma jeszcze teraz bateria, żebyśmy zrobili to króciutkie podsumowanie. W sumie no to przyjechaliśmy nie tak wcześnie, bardzo fajnie, pogoda super, w sensie tak. No nie było aż tak zimno, nie padało, słoneczko było, się super. Przebijało, super sprawa. Tak jest, jeszcze Wam powiem aktualizację za 10.03. Tak, za 10.03, także jeszcze mamy stoisko rozłożone, jeszcze mamy, kochani, jeszcze chwilkę zostaniemy, tak z pół godzinki, natomiast no nie chcemy, żeby się całkowicie rozładował telefon. No i co, przede wszystkim też będziemy dziękować za odwiedziny, bo mieliśmy oczywiście bardzo dużo gości, jak zawsze, na targach staroci, jak jesteśmy. Bardzo nam miło. Bardzo nam miło. Jedytka, wszystkich teraz proszę wymień. Tak, na początek była rodzina z Redutowy. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Redutowy. Iwona i Darek z Cieszyna. Pozdrawiamy również, dziękujemy za odwiedziny. Była u nas Maria, już teraz będę pamiętać, Maria, wszystko zapisane. Zapomniałem także. Pojemniczków, tak, tych metalowych takich dla Marii. Pamiętałem ale do wczoraj. Ale to za miesiąc się widzimy. Do wczoraj wszystko pamiętałem. Ale no zapomniałem. Mario, przepraszam Cię serdecznie, ale widzimy się oczywiście za miesiąc. Agata z Goczałkowic-Zdrój. Tak jest, Goczałkowice. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy za zaproszenie. Dostaliśmy zaproszenie na obiad, na grilla. Także kochani, na pewno skorzystamy. Pewnie. Też Agata robi ręcznie w ceramice, tak? Edytka, aniołki. Tak. Także też pokaże nam swoje prace. Mówiła, że pobawimy się w glinie, troszeczkę ma piec. Także super, Agatko, na pewno odwiedzimy. Ma piec do wypalania, także też dla nas będzie ciekawostka, nowość. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Coś aparaty się znowu nauczą. Dokładnie. Także kochani, dziękujemy Wam serdecznie za wszystko, za te wiadomości pod postem. Wybaczcie, że nie odpisywaliśmy, ale część przeczytaliśmy. Mm-hmm. Za wszystkie dziękujemy oczywiście. Oczywiście, że tak. No i cieszymy się, że jesteście z nami, że kibicujecie nam. Tutaj... Że trzymaliście kciuki. Tak, że jesteście za każdym razem właśnie. Edytka poszła jeszcze, słuchajcie, na straganik, bo ktoś tam przyszedł. Być może uda się jeszcze coś sprzedać na sam koniec. Zobaczymy, jak to będzie, ale naprawdę fajnie, że mamy tutaj te opłaty za te dwa stoliki 28 zł, więc no nie jest źle. Nie jest źle i cieszymy się. Z drugiej strony też mamy nadzieję, że Wam się spodobały te stoliki, jak to wygląda na podwyższeniu. Bardzo fajnie się rozpakowuje, bardzo fajnie się to pakuje z powrotem, także naprawdę coś fantastycznego. No to chodź Edytka, szybciutko, na podsumowanie. Panie nic od nas nie kupiły, niestety, no ale co zrobić? Być może innym razem. Mówię, tak że jest. Tutaj o tych opłatach, mówię o tym, że ze stolikami, jak Ci się w ogóle... No, sprzedaje. Rewelacja, naprawdę super. No, stoliki zostaną z nami, będzie wszystko fajnie i już jesteśmy przygotowani na te opłaty. Tak. 28 zł. Niedużo, także... niedużo, bardzo fajnie. Ja jestem mile zaskoczona. No, oby były za miesiąc takie same. No właśnie. bo to jest różnie, prawda? Wiesz. No, także kochani, raz jeszcze serdecznie Was pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy i trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć. Trzymajcie się, pa.